Jako miasto, jako samorządowcy mamy obowiązek dbania o osoby zależne, osoby słabsze. Takimi osobami są właśnie osoby z niepełnosprawnością. Dlatego miasto postanowiło pobudować mieszkania chronione, treningowe, gdzie będziemy mogli osoby wspierać i dążyć do ich usamodzielnienia się. Coraz więcej mieszkańców jest w obawie starszych rodziców, jest w obawie o swoje dorosłe dzieci, niesamodzielne, żeby nie trafiły do domu pomocy społecznej. W związku z tym takie mieszkania chronione, treningowe są niezmiernie ważne w naszym mieście, żebyśmy mogli poprzez pracę socjalną, poprzez pracę codzienną ze specjalistami usamodzielniać te osoby, tak żeby nie trafiły do domów pomocy społecznej. Mieszkania chronione, treningowe będą to mieszkania, gdzie będą na co dzień funkcjonowały i mieszkały osoby z niepełnosprawnością. Codziennie będą towarzyszyć tym osobom specjaliści, będą to pracownicy socjalni, będą to terapeuci, będą to trenerzy. Będą codziennie z osobami z niepełnosprawnością pracować nad ich usamodzielnianiem się, wspierać ich w codziennym życiu, w codziennym funkcjonowaniu, uczyć ich chociażby robienia posiłków, codziennej pielęgnacji i higieny, tak żeby dążyć do ich usamodzielnienia się w pełni. Jeżeli pozostaną osoby same, niesamodzielne w domu, no niestety nie będą mogły funkcjonować, jeżeli są tego nienauczone, zrobić sobie chociaż po prostu kanapki, herbaty czy obiadu gorącego. To są podstawowe potrzeby, które każdy z nas, człowiek, musi potrafić sobie zaspokoić. Jeśli osoba tego nie potrafi, to musimy ją tego nauczyć, tak żeby nie musiała trafić do placówki całodobowej. Sam pobyt w mieszkaniu treningowym, chronionym, będzie uzależniony od potrzeb też i od tutaj pracy z osobą z niepełnosprawnością. Mamy na szczęście w mieście Legionowo i warsztat terapii zajęciowej. Mamy dwa warsztaty terapii zajęciowej, gdzie na co dzień pracujemy już z osobami z niepełnosprawnością. Uczymy tych podstawowych czynności, pielęgnacji, higieny. Jednakże wiemy, że to jest potrzeba kolejnego kroku. Potrzeba jest takiego miejsca, gdzie osoba poczuje tą samodzielność i też my sprawdzimy, jak ona rzeczywiście samodzielnie będzie funkcjonować, czy można będzie ją bezpiecznie pozostawić w jej środowisku domowym, żeby ona przy minimalnym naszym wkładzie i pomocy mogła samodzielnie mieszkać i funkcjonować w swoim domu. Jeżeli chodzi o mieszkania chronione treningowe i sąsiedztwo, miejmy tą odpowiedzialność społeczną za wszystkich mieszkańców Legionowa, bo każdy z nas może takiej pomocy potrzebować. Samo mieszkanie treningowe chronione nie jest tylko dla osób z niepełnosprawnością czy dla osób zaburzonych psychicznie. To może być również wiek, to może być choroba tymczasowa. Każda osoba wymagająca wsparcia powinna mieć tą uwagę, że to są mieszkańcy, którzy wymagają naszej pomocy, naszego wsparcia i naszej akceptacji. To miejsce będzie też świetnym miejscem do integracji, ponieważ będzie zbudowane w otoczeniu domu dziennego pobytu, będzie wśród seniorów. To bardzo niefajnie jest czytać o mieszkaniach chronionych treningowych, gdzie będą mieszkali przyszli nasi mieszkańcy Legionowa potrzebujący, o tym, że będą tam slumsy. Jest to bardzo stygmatyzujące, krzywdzące dla tych osób, które będą tam zamieszkiwać i pracować nad swoją samodzielnością. Te osoby wymagają wsparcia społeczeństwa, wymagają wsparcia instytucjonalnego i przede wszystkim akceptacji naszych mieszkańców. I skupmy się na integracji, a nie na stygmatyzowaniu mieszkańców, bo czytanie o slumsach naprawdę nie buduje wspólnoty, nie buduje też odpowiedzialności społecznej i jest bardzo krzywdzące dla mieszkańców, przyszłych mieszkańców tych mieszkań.